Jesteśmy już po rozliczeniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wszyscy zastanawialiśmy się, kim jest Szymon Łazowski, który zebrał do swojej puszki najwięcej pieniędzy. Jest z nami Szymon, jego mama Dorota. Cześć Szymon. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. E, słuchaj, musisz zdradzić nam tajemnicę, jak to się stało, od kiedy jesteś wolontariuszem i jak się zbierało w tym dniu. Po pierwsze, e, pierwszy raz jestem wolontariuszem i... Ciężko było? Tak, ciężko trochę. Mama troszeczkę pomagała? Tak, mama organizowała przede wszystkim miejsca zbiórki, pomagała, zachęcała ludzi do wrzucania jak największych kwot pieniążków, a Szymon dzielnie e, trzymał puszkę, znosił trudy e, zimna na polu i przede wszystkim zmęczenia. E, słuchajcie, ponad 3000 zł, to naprawdę puszka była ciężka, Szymon? Tak, bardzo. Mieściły się te pieniążki? Już y, pod koniec był mały problem, ale upychaliśmy, upychaliśmy i udało się. E, słuchajcie, jak ta atmosfera w ogóle w Wielkiej Akcie Świątecznej pomocy. Wolontariusze e, mieli dużo różnych takich atrakcji, dużo rzeczy skorzystaliście z tego, e, z tych e, posiłków, jakieś herbatki, czy to się przydawało? Tak, bardzo. E, tak, tutaj w sztabie. E, Mieliśmy okazję poczęstować się czymś słodkim, napić się ciepłej herbaty. Skorzystaliśmy również z kuponów do McDonalda i z, wszystkich pomocy, z wszelkiej pomocy, jaką udzielał nam sztab. Staraliśmy się wykorzystać to wszystko. I... I teraz najważniejsza informacja. W czym tkwił sekret pobijania rekordu największej puszki? Powiedzcie mi, gdzie się udało najwięcej pieniędzy zorganizować. Szymon? Najwięcej pieniędzy zebraliśmy chyba. Przysłowach w galenie tych ruchomych. Również dużym wsparciem dla nas były osoby, które udawały się na koncert noworoczny pod halą widowiskowo-sportową. Tam już ja musiałam trzymać tą puszkę, bo szczerze mówiąc była tak ciężka, że syn już nie dawał rady, i tam dużą hojnością się osoby wykazały, i bardzo im serdecznie dziękujemy. Świetnie, dziękujemy bardzo naprawdę tutaj koszulka dla Ciebie taka pamiątkowa z 26 finału i ostatnie pytanie, Szymon powiedz mi bo wiem, że masz super hobby, czym się zajmujesz na co dzień? Programowaniem Programowanie a ile masz lat? 9. Jak Ci idzie? Dobrze no, Ja się muszę pochwalić, że idzie mu bardzo dobrze uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach jest już na poziomie studenckim przeskoczył wszystkich swoich rówieśników i od przyszłego semestru zaczyna programy ze studentami. Super. Dzięki Szymon. Dzięki mamo. Dzięki. I bierzmy przykład właśnie z tych najmłodszych wolontariuszy, którzy już w wieku 8-9 lat potrafią w wolontaryjnym dniu, w dniu wiel finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrobić coś dla innych.